Dzień dobry wszystkim. Witam wszystkich bardzo serdecznie na spotkaniu organizowanym przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, czyli organizację, która zrzesza najważniejsze przedsiębiorstwa chemiczne w Polsce, dba o interesy branży chemicznej w tworzeniu prawa, reprezentuje ją w dialogu z administracją krajową i europejską, ale nie tylko. Także wspiera w radzeniu sobie z różnymi wyzwaniami, a jedne z nich to wyzwania związane z kadrami, które będą ten przemysł budować i rozwijać zarówno teraz, jak i w przyszłości, zgodnie z wszystkimi współczesnymi trendami technologicznymi, z wykorzystaniem różnorodnych kompetencji, które pozwolą na realizację celów transformacji energetycznej, zielonej i cyfrowej. No i stąd też spotykamy się dzisiaj w ramach programu ChemHR, a więc projektu będącego odpowiedzią na tego typu wyzwania, jak i będącego platformą do dialogu i współpracy na linii biznesu i nauki. A dziś na spotkaniu kierowanym właśnie do studentów i absolwentów uczelni o potencjale współpracy w przemyśle chemicznym opowiedzą nasi wspaniali prelegenci, których serdecznie chciałbym powitać i przedstawić. A są to Szczepan Gorbacz, prezes zarządu Amargo, Maria Ogrodowska, specjalistka w dziale rozwoju klienta BAS Polska, Paulina Rein, koordynator projektów HR i rekrutacji z Grupy Ciech, Anna Zarzycka, kierownik projektu Zespół Budowania Marki Pracodawcy Orlen, a także Wojciech Makuch, CEO zespółki Symbase Elastomers. W takiej kolejności też, dzień dobry Państwu, w takiej kolejności będą przebiegały kolejne prelekcje, ale zanim oddam głos ekspertom, to chciałbym oczywiście serdecznie powitać wszystkich studentów, doktorantów, absolwentów, a także opiekunów reprezentujących nie tylko uczelnie zrzeszone w ramach programu ChemHR, ale tak naprawdę z całej Polski. No i właśnie w tym momencie możecie Państwo pochwalić się na czacie, jakie uczelnie reprezentujecie, jakich przedstawicieli dzisiaj gościmy wśród naszych uczestników. Sprawdzimy przy okazji, czy czat nam tutaj działa, także śmiało zachęcam do wpisywania i chwalenia się tutaj, z której części Polski do nas się wdzwoniliście. I także właśnie czat posłuży nam dzisiaj także jako miejsce, gdzie będziecie mogli pozostawić pytania do przedstawicieli poszczególnych firm. Generalnie założenie jest takie, że pytania śmiało możecie zadawać już w trakcie trwania prelekcji, a nasi eksperci właśnie albo w trakcie, albo tuż po swojej prezentacji na kilka z nich udzielą odpowiedzi. A w przypadku, gdyby pytań było naprawdę dużo, to wybierzemy kilka, na które odpowiemy w trakcie webinaru na żywo, a na pozostałe przygotujemy wraz z ekspertami materiał Q&A podsumowujący dzisiejsze wydarzenie. Także widzę, że mamy przedstawicieli wielu uczelni. Tutaj mamy Politechnikę Łódzką, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechnika Częstochowska, Rzeszowska, Krakowska, Warszawska, Poznańska, Uniwersytet Gdański. Także naprawdę tutaj mamy też Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Opolski, więc cała Polska jest dzisiaj z nami. Także czat za tym działa. Więc drodzy Państwo, nie przedłużając, oddaję głos pierwszemu z naszych prelegentów, Szczepanowi Gorbaczowi ze spółki Amargo. Panie prezesie, zapraszam. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, dziękuję bardzo panie Marcinie za miłe wprowadzenie i merytoryczne przygotowanie gruntu. Witajcie studenci, absolwenci. Jako lider Amargo Think Tank, czyli zespołu ekspertów od zbiorników, bardzo miło mi was widzieć, czy też słyszeć. Cieszę się niezmiernie, że macie motywację i chęci poszerzać swoje horyzonty i przede wszystkim świadomie wpływać na swoją pozycję na rynku pracy oraz przyszłą karierę. No i gwarantuję wam, że to na pewno zaprocentuje. Ekspres wstęp. Amargo jest firmą doradczo-produkcyjną, której kluczowym obszarem działań są konsulting i audyty, w tym studia przypadków, analizy wykonalności, budżetowanie, projektowanie, kolejno
produkcja i montaż zbiorników chemoodpornych oraz zbiorników na wodę wraz z kompletnymi instalacjami przemysłowymi. Można powiedzieć, że chemia jest wszędzie, praktycznie w każdej branży, począwszy od uzdatniania wody, poprzez procesy produkcyjne, po oczyszczanie ścieków, a jak celnie podkreśla prezes PIPC-u pan Tomasz Zieliński, to bardzo przyszłościowa dziedzina i się w tym na pewno nie myli. Dla przykładu, obsługujemy przemysł spożywczy, chemiczny, automotive, także bezpiecznie magazynujemy odpady promieniotwórcze, a nasze zbiorniki od wielu lat pracują tak na lotnisku Chopina, jak w fabryce Coca-Coli czy Marsa. Naprawdę, tak jak powiedziałem, spektrum zastosowań jest przeogromne. Kompetencje zespołu Amargo. Po kolei uprawnienia UDET-u, jeżeli chodzi o wytwarzanie, modernizację i remonty zbiorników dozorowych, czyli tych najbardziej odpowiedzialnych na media, żrące, trujące, niebezpieczne. Tak jak wspomniałem, działamy holistycznie, czyli w formule zaprojektuj, wybuduj, natomiast począwszy od koncepcji, od budżetowania, od określenia, czy dana inwestycja dla danego koncernu w ogóle jest opłacalna, czy zapewnia bezpieczeństwo i zwiększa jego poziom, czy jest przyszłościowa, czy odpowiada na aktualne trendy, czyli ograniczenie śladu węglowego, gospodarkę obiegu zamkniętego. Zależy nam, konstruując i budując całe układy, by nasz klient posiadał dzięki temu nowoczesny zakład, podobnie jak i nasz zakład i produkcja, gdzie staramy się kłaść nacisk na automatyzację, na oczujnikowanie. To również rozwijamy, realizując działalność badawczo-rozwojową. Posiadamy własne laboratorium i dział rozwojowy w zakresie nowych technologii, w zakresie przedłużania żywotności, badania stanu technicznego zbiorników, także metodami bezinwazyjnymi i metodami online, czyli zdalnymi. Nie byłoby to możliwe bez współpracy z nauką, czyli z całym środowiskiem zarówno uczelni, jak i instytutów oraz ekspertów z branży, z poszczególnych dziedzin, jeżeli chodzi o materiały, które stosujemy do produkcji tychże zbiorników. Na pozycji szóstej podajemy Akademię Tank Education TAED. No i ta szósta pozycja wydaje się ostatnia, ale to tak naprawdę jest realizowane na szóstkę, czyli na ocenę 6, chociaż dzisiaj te oceny są raczej punktowe. Natomiast oznacza to, że robimy to naprawdę wyjątkowo. Także sprawdźcie sami, przekonajcie się, na naszej stronie jest dostępna ta akademia w zakładce właśnie Akademia TAED. I już dzisiaj możecie zwiększyć swoją pozycję na rynku pracy, dodać cenną pozycję w swoim CV pod tytułem między innymi odbyte szkolenia czy też webcasty z zakresu doboru, projektowania zbiorników, między innymi tych właśnie na media żrące, trujące i niebezpieczne. Bardzo bliska jest nam współpraca z uczelniami, między innymi z Politechniką Wrocławską i Politechniką Warszawską. Wspólnie zrealizowaliśmy w ciągu ostatnich 7 lat wiele cennych projektów. Aktualnie największy z nich kończymy, to jest 3,5-letni projekt w ramach NCBiR o wartości ponad 16 milionów. Gdzie projektujemy konstrukcję zbiornika ciśnieniowego, kompozytowego,
schemoodpornym linerem do bardzo specjalistycznych zastosowań i z dużą uchylną dennicą. Ponadto realizujemy współpracę także z innymi instytucjami naukowymi, między innymi z instytutami sieci badawczej Łukasiewicz, Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym oraz innymi ośrodkami zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi. Tekstu ze slajdu nie będę czytał, natomiast tutaj wymieniamy również inne inicjatywy, które realizujemy także w zakresie programu zbiorników wodorowych, także w zakresie naszej działalności w programach mentoringowych, że bardzo zależy nam, żeby zaszczepiać te nowe rozwiązania, nowe technologie wśród Was, młodych ludzi, którzy wchodzicie bądź dopiero co weszliście na rynek pracy i dzięki połączeniu swojej teorii, którą zdobyliście z praktyką, jesteście w stanie zrealizować jeszcze lepszy efekt. Poproszę, panie Marcinie, o uruchomienie naszego filmu. Już uruchamiamy. Według statystyk przemysł wytwórczy na terenie Unii Europejskiej reprezentuje ponad 2 miliony podmiotów, a sam przemysł pozostaje w fazie wzrostu i rozwoju. Ochrona zdrowia, obsługi, dbałość o nasze środowisko naturalne, a także odpowiedzialne zarządzanie infrastrukturą produkcyjną powinny być więc priorytetem dla wszystkich przedsiębiorstw produkcyjnych. W produkcie firmy Amargo opracowany zostanie system monitorowania w oparciu o różnorodne technologie sensoryczne, m.in. czujniki światłowodowe, piezoelektryczne, czujniki temperatury czy ciśnienia. Zbieranie danych w środowisku rzeczywistym pozwoli na precyzyjne określenie kondycji zbiornika w całym cyklu życia. Przewidywanie uszkodzeń, deformacji czy pęknięć pozwoli na podejmowanie świadomej decyzji o dalszej eksploatacji obiektu lub o wycofaniu go z eksploatacji. Pozwoli także na poprawę parametru projektowanych zbiorników oraz stworzenie dokładnego, cyfrowego bliźniaka zbiornika. Amargo opracowuje metody wydłużania okresu żywotności zbiornika. W tym celu wykorzystywane są statyczne modele wytrzymałościowe w oparciu o wytyczne normy DVS. Dodatkowo wdrożyliśmy w swoich zbiornikach element wskaźnikowy. Innowacyjny zbiornik będzie wykonywany w trzech różnych technologiach. Ze zgrzewanych arkuszy płyt termoplastów, beznaprężeniową metodą koekstruzji uplastycznionej wstęgi tworzywa lub metodą nawojową z użyciem kompozytu oraz wzmocnienia włóknem szklanym czy też innym materiałem. Jednocześnie zastosowanie trzech technologii wytwarzania zbiornika wraz z implementacją systemu czujników przełoży się bezpośrednio na wydłużenie cyklu życia produktu, bezpieczeństwo obsługi i brak zagrożeń dla środowiska. Inteligentne rozwiązanie znajdzie zastosowanie zarówno w zakładach przemysłowych różnej wielkości, jak i obiektach publicznych. Odegra ono szczególną rolę w zakresie bezpiecznego magazynowania substancji niebezpiecznych. Przyczyni się również do rozwoju magazynowania energii. Nasz innowacyjny projekt o niesamowitym potencjale jest reakcją na zindywidualizowane potrzeby branży i odpowiada na trendy przemysłu 4.0, a nawet 5.0. Sztuczną inteligencję, samodiagnozujące się urządzenia czy uczące się algorytmy. Już wracam z prezentacją. Proszę tylko o krótkie potwierdzenie, że widać ponownie mój ekran. Tak jest, widzimy prezentację. Proszę kontynuować. Świetnie. No dobrze, to krótka była wycieczka. Natomiast co dzisiaj możemy Ci doradzić, abyś jeszcze pewniej wszedł i działał na rynku pracy w branżach związanych z chemią?
Oto kompetencje, które Ci w tym skutecznie pomogą. Kompetencje, które my dzisiaj widzimy i widzimy je, że tak powiem, w praktyce. Jak również kompetencje, które rozwijamy, które Ty możesz rozwinąć dzięki współpracy z nami, z Amargo. Rozwijaj swoje pasje w doświadczonym zespole. Na praktyki i staże zapraszamy studentów, szczególnie kierunków inżynierii środowiska, ochrony środowiska, biogospodarki, jak również inżynierii materiałowej, przetwórstwa tworzyw, mechaniki budowy maszyn, czy też inżynierii chemicznej. Zapewniamy udział w całym procesie, począwszy od tej części marketingowo-sprzedażowej, kolejno poprzez projektowanie, przygotowywanie technologii, produkcji, udział też w tej produkcji, obsługi nowoczesnych maszyn sterowanych cyfrowo, kolejno kontroli jakości. Tak więc, no cóż, aplikuj, przekonaj się na własnym przypadku. Jeśli miałbyś jakiekolwiek wątpliwości, zwyczajnie wejdź na naszą stronę, doczytaj, sprawdź, wejdź na nasz kanał YouTube, nasze profile w social mediach, napisz, no lub też przyjedź, porozmawiaj. Przykładowy zakres zadań, jakie mógłbyś wykonywać, jeśli to nie za wcześnie, na takie informacje. Skrobnijcie proszę ewentualnie na czacie, dajcie feedback, czy to zrozumiałe, czy Wam odpowiada, lub też macie może inne oczekiwania. Jeżeli tak, to jestem ciekaw, jakie. Dajcie nam szansę je poznać. Oto, co zyskasz, wchodząc w interakcję z teamem Amargo. Przede wszystkim nowe, cenne kompetencje, poszerzenie wiedzy, lecz przede wszystkim wiedzy praktycznej, czyli praktyki. Bo to dopiero, czyli połączenie teorii z praktyką, daje ten świetny efekt. By nie powiedzieć mieszankę wybuchową, ale my w Amargo mówimy wówczas petardą. Dziękuję bardzo. Jeśli macie pytania, zadawajcie je proszę, a jeśli ich nie macie, aplikujcie już dzisiaj. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia. Bardzo, bardzo dziękuję Panie Prezesie za tę prelekcję. Drodzy Państwo, był adres mailowy bezpośrednio do Amargo, na który można kierować pytania. Gdyby coś się zrodziło, jakaś nurtująca kwestia w trakcie, także można jeszcze na czacie takie pytanie zadać i będziemy odpowiadać sukcesywnie, bądź tak jak wspominałem na początku, w ramach podsumowującego materiału Q&A z Waszymi pytaniami. Z pewnością tutaj Pan Szczepan odpowie na wszelkie kwestie. Bardzo dziękuję, Panie Prezesie. Dziękuję również. I przechodzimy do następnej prelekcji. Teraz czas na prezentację BASF Polska, a będzie to Maria Ogrodowska. Dziękuję. Dzień dobry wszystkim. Też udostępnię ekran i poproszę o potwierdzenie, że widać. Czy widać? Tak, widzimy. Okej, super. Dzień dobry, tak, pan Marcin mnie już przedstawił, ale tak, nazywam się Maria Ogrodowska i pracuję w dziale rozwoju klienta. Dzisiaj mam przyjemność reprezentować firmę BASF Polska. Chciałabym wam opowiedzieć o tym, czym zajmujemy się globalnie, właściwie czym zajmuje się firma BASF, ale też tym, czym zajmujemy się tutaj lokalnie w Polsce i oczywiście jaką mamy dla was ofertę stażową.
Firma BASF to jest niemiecka firma produkcyjna, największa firma chemiczna na świecie, która powstała już jakiś czas temu, bo w drugiej połowie XIX wieku, więc mamy już sporą historię. Obecnie jesteśmy praktycznie na każdym kontynencie z naszymi biurami i zakładami produkcyjnymi, zatrudniając ponad 100 tysięcy osób. Chciałabym też zwrócić Waszą uwagę na to, że mamy ponad 80 tysięcy klientów, 70 tysięcy dostawców na całym świecie, więc te liczby robią wrażenie. Tak samo jeśli przyjrzymy się temu, jaki procent BASF przekazuje, jeśli chodzi o projekty R&D, czyli badawczo-rozwojowe i ochronę środowiska. Oprócz biznesu i produkcji, to też są bardzo ważne obszary w naszej działalności. Tutaj na tym slajdzie możecie zobaczyć właśnie te lokalizacje, czyli tak jak mówiłam, jesteśmy praktycznie na każdym kontynencie. Chciałabym tutaj zwrócić Waszą uwagę na Ludwigshafen w Niemczech, niedaleko Frankfurtu. Tam znajduje się nasza centrala i jednocześnie największy zakład produkcyjny, zintegrowany zakład produkcji, tak zwany Verbund. Verbund znajduje się również w Antwerpii, dwa znajdują się też w Stanach Zjednoczonych, dwa w Azji i obecnie buduje się trzeci azjatycki Verbund w Chinach, który będzie najnowocześniejszym Verbundem i jednocześnie w 100% będzie opierał się na odnawialnych źródłach energii. O tych Verbundach jeszcze trochę, ponieważ to jest, można powiedzieć, pewna innowacja, która u nas funkcjonuje, ale też coś, co właśnie zapewnia nam no, taką silną pozycję na rynku. Verbund, czyli tak jak mówiłam, zintegrowany system produkcji, który działa tak jak, można powiedzieć, system naczyń połączonych, to znaczy produkty uboczne pochodzące z jednej instalacji tak naprawdę wykorzystywane są jako surowce w kolejnej instalacji. Wszystko jest ze sobą połączone i ten Verbund z Ludwigshafen, największy Verbund, największy zakład produkcyjny na świecie. Jak możecie zobaczyć, 30% pracowników BASF globalnie pracuje właśnie w Verbundzie w Ludwigshafen. Powierzchnia takiego Verbundu to jest 10 km kwadratowych i tutaj jako ciekawostka odpowiada to powierzchni warszawskiej dzielnicy Ochota, więc naprawdę jeśli chodzi o wielkość, to robi wrażenie. Tutaj macie widok z lotu ptaka, tu znajdują się główne biura BASF, natomiast dalej tutaj ten cały obszar to jest fabryka w Ludwigshafen. A co my produkujemy w tej fabryce, czyli co produkuje BASF, czym się zajmujemy? To portfolio produktowe jest tak duże, to jest kilkadziesiąt tysięcy produktów, które trzeba było jakoś sobie uporządkować, więc podzielono je na 6 segmentów biznesowych, które tutaj widzicie. Zaczynając od chemikaliów, czyli petrochemia, alkohole, rozpuszczalniki, plastyfikatory, bądź też produkty organiczne, na przykład aminy. Kolejną grupą, czyli rozwiązania dla materiałów, nasze surowce wykorzystywane są w produkcji tworzyw sztucznych, bądź też w przeróbce tworzyw sztucznych. Kolejną grupą są rozwiązania dla przemysłu i tutaj wszelkiego rodzaju dyspersje, żywice, czy też dodatki do paliw. Niżej mamy technologie powierzchniowe i tutaj katalizatory, zarówno katalizatory samochodowe, jak i te wykorzystywane w procesach chemicznych, ale również jednym z działów jest produkcja lakierów samochodowych. I kolejny dział Nutrition and Care, czyli produkcja składników kosmetycznych, formulacje kosmetyczne, bądź też surowce wykorzystywane w farmaceutykach, ale także dodatki do żywności dla zwierząt oraz ludzi. I ostatni obszar to są rozwiązania dla rolnictwa, czyli wszelkiego rodzaju środki ochrony roślin. Więc jak widzicie, ten ilość tych produktów i rodzaj przede wszystkim tych produktów jest naprawdę szeroka i co powoduje, że my tak naprawdę obsługujemy prawie każdą branżę i jesteśmy obecni. Gdybyście się rozejrzeli pewnie
w każdym przedmiocie, który Was otacza. I tutaj możemy zobaczyć przykłady tego, tych przedmiotów, w których wykorzystywane są komponenty BASF. Czyli na przykład proszki do prania, kapsułki do prania. Mamy mnóstwo rozwiązań dla branży automotive, tak? Wspominałam lakiery samochodowe, katalizatory samochodowe, ale też aktywne materiały katodowe, które wykorzystywane są w bateriach litowo-jonowych, które możecie znaleźć w samochodach elektrycznych. Nasz biopolimer EcoVio wykorzystywany jest w folii rolniczej, która rozkłada się i tym samym użyźnia glebę, a więc nie pozostawia żadnych zanieczyszczeń. Tak samo EcoVio może być wykorzystywane jako torba na bioodpady, również rozkładająca się z tymi odpadami. Płyn chłodniczy, również rozwiązanie dla branży automotive. Stadionu Narodowego nie budowaliśmy, natomiast krzesełka, które znajdują się na tym stadionie, posadzki betonowe czy ocieplenie parkingów, one te rzeczy również powstały z wykorzystaniem komponentów BASF. Indygo to jest już trochę przeszłość, natomiast indygo to był tak naprawdę pierwszy produkt, który pochodził z BASF, do dzisiaj tak naprawdę wykorzystywany w barwieniu jeansów. I kasety magnetofonowe. Tutaj pojawiło się wyjątkowo logo BASF, ponieważ BASF w tamtym czasie, w latach 90. produkował taśmy magnetofonowe. To jest krótki etap, można powiedzieć, krótki okres w naszej historii, natomiast zdecydowanie zapamiętany przez większość osób. Jestem pewna, że jeżeli zapytalibyście swoich rodziców, czy kojarzą firmę BASF, kojarzyliby ją właśnie z tych kaset magnetofonowych. A to, jak produkujemy te komponenty wykorzystywane przez naszych klientów, to oczywiście zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Nasza misja to tworzenie właśnie chemii dla zrównoważonej przyszłości. I jednym z takich projektów, który chciałabym Wam dzisiaj przedstawić, jest projekt Chemcycling, czyli proces recyklingu chemicznego, w którym zużyte opakowania, odpady są poddawane procesowi termochemicznemu, w wyniku czego otrzymujemy tak zwany olej pirolityczny. I ten olej pirolityczny po oczyszczeniu może być wykorzystany w naszych zakładach BASF. I my z tego surowca jesteśmy tak naprawdę w stanie wyprodukować praktycznie wszystkie chemikalia, które następnie nasi klienci wykorzystują w swoich produkcjach. Więc w ten sposób obieg tych na przykład tworzyw zostaje zamknięty. I to jest właśnie tak zwana gospodarka obiegu zamkniętego, którą my w BASF realizujemy, jest jedną z naszych strategicznych obszarów działania. To było słowem wstępu o BASF-ie globalnie, natomiast jeśli chodzi o BASF w Polsce, mamy w Polsce kilka spółek, które należą do grupy BASF. BASF Polska, którą ja dzisiaj reprezentuję, z główną siedzibą w Warszawie, to jest przede wszystkim biuro handlowe. To znaczy mamy tutaj przedstawicieli handlowych, którzy współpracują z klientami w Polsce, ale też w krajach sąsiadujących z Polską i mówiąc kolokwialnie, sprzedają to, co zostanie wyprodukowane, co jest produkowane w na przykład w Ferbundzie w Ludwigshafen. Oprócz tego kolejną spółką jest BASF Coatings, czyli właśnie te lakiery samochodowe i tutaj w Janikowie znajduje się biuro obsługi klienta. Kolejna spółka Chemmetal, która zajmuje się obróbką metali. Dalej mamy Nunems, czyli nasiona i nasza najmłodsza spółka w strukturach BASF, czyli BASF ECMS, Environmental Catalysts and Metal Solutions. Główna siedziba tej spółki znajduje się we Wrocławiu, tam też jest biuro serwisowe. Natomiast ta spółka w Środzie Śląskiej, niedaleko Wrocławia, posiada zakład, w którym produkowane są katalizatory samochodowe i to jest jedyny zakład produkcyjny BASF-a w Polsce. Oprócz produkcji i biznesu w Polsce, no przede wszystkim też działamy edukacyjnie. Jesteśmy firmą chemiczną, więc zajmujemy się tą popularyzacją chemii i robimy to między innymi poprzez nasz profil edukacyjny na Facebooku Chemia to My. Zachęcam Was do obserwowania tego profilu. Tam co tydzień pojawiają się bardzo ciekawe informacje ze świata chemii.
Oprócz tego jesteśmy też wyłącznym partnerem Laboratorium Chemicznego w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i prowadzimy tam laboratoria dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Ja sama też miałam okazję takie warsztaty przeprowadzać właśnie w Centrum Nauki Kopernik. No i przede wszystkim współpracujemy też z polskimi uczelniami, szczególnie z Politechniką Warszawską i Politechniką Śląską. Podejmujemy ten dialog z uczelniami, to jest dla nas bardzo ważne, ponieważ wierzymy, że uczelnie są właśnie takim naprawdę dużym źródłem wiedzy, jeśli chodzi o rozwiązania problemów, które mogą mieć właśnie firmy z branży chemicznej. No i oczywiście jesteśmy też obecni na uczelniach po to, aby promować nasze oferty stażowe. I o nich teraz trochę. Na tym slajdzie możecie zobaczyć tegorocznych stażystów w naszym biurze BSF Polska w Warszawie, którzy na zakończenie swojego stażu prezentowali projekt stażowy dotyczący zrównoważonego rozwoju. I tych stażystów mieliśmy w tym roku 12. Stażyści łącznie pracowali w 8 różnych działach i to, co jest ważne na pewno dla Was, 50%, połowa tych stażystów nadal kontynuuje współpracę z nami, więc jak najbardziej jest to możliwe. Ja sama też 2 lata temu brałam udział w tym stażu, no i jak widać zostałam na dłużej. Natomiast kwestie organizacyjne. Jeśli chodzi o taki staż, on trwa pełne 3 miesiące, od 1 lipca do 30 września i podczas tych 3 miesięcy wymagamy od stażystów pełnej dyspozycyjności w tygodniu roboczym, tak? Czyli te 40 godzin musi być. Każdy ze stażystów otrzymuje swój własny, indywidualny plan stażowy, ma swoje obowiązki i przede wszystkim ma wsparcie opiekuna, który zapewnia mu też taką informację zwrotną, która myślę, że dla osób, które są na początku swojej kariery jest bardzo kluczowa. Oprócz tego, że stażyści realizują swoje obowiązki w swoich działach, to realizują też właśnie ten wspólny projekt stażowy, który jest świetną okazją do zintegrowania się z innymi stażystami, ale też poznania firmy, można powiedzieć, od podszewki, poznania pracowników i tak właściwie funkcjonowania firmy. I na koniec stażu mają możliwość zaprezentowania wyników swojego projektu przed kolegami, koleżankami właśnie w biurze, więc to jest też okazja, żeby się sprawdzić, jeśli chodzi o takie wystąpienia publiczne. Oczywiście każdy staż jest płatny. Uprzedzając pytania, to nie jestem w stanie Wam teraz powiedzieć, ile to jest, ponieważ co roku ta kwota się zmienia, natomiast nie jest to płaca minimalna. I rekrutacja rusza zawsze w marcu, więc polecam Wam w okolicach marca wejść, zacząć obserwować, czy to BASF na Facebooku, czy po prostu wchodzić na naszą stronę internetową, ponieważ tam pojawia się formularz aplikacyjny, który trzeba wypełnić, załączyć swoje CV i w ten sposób wchodzicie w tą rekrutację na staż letni w BASF. I to tyle, jeśli chodzi o staż, natomiast chciałabym jeszcze powiedzieć Wam o konkursie, który BASF organizuje właśnie dla Was, dla studentów i doktorantów polskich uczelni, czyli Drive Innovation, rozwiązanie dla zrównoważonego rozwoju. Jeżeli macie projekt albo nawet sam pomysł, nie musi być to zrealizowany projekt, który odpowiada na wyzwania wynikające z celów zrównoważonego rozwoju, to zachęcam Was, żebyście z tym projektem zgłosili się właśnie do konkursu Drive Innovation. Myślę, że nagrody są całkiem atrakcyjne. Na zgłoszenia czekamy do 17 grudnia, natomiast najlepsze zespoły będą miały możliwość zaprezentowania swoich projektów podczas finału w marcu w biurze BASF w Warszawie.
Także zachęcam Was do udziału w tym konkursie. Więcej informacji znajdziecie na stronie konkurs-di.pl, także zachęcam, żeby nawet po tym dzisiejszym webinarze wejść na tą stronę i zobaczyć, czy jest to coś dla Was. I oczywiście w marcu obserwować stronę BASF, na której pojawi się formularz aplikacyjny na nasz staż. I to tyle. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, Mary, który pyta, czy BASF działa też na polu materiałów przeznaczonych do technologii przyrostowych, w skrócie druku 3D. Tak, jak najbardziej. W Niemczech, z tego co kojarzę, znajduje się osobna spółka BASF, BASF 3D Printing, która zajmuje się właśnie produkcją materiałów wykorzystywanych w druku 3D. Dziękuję za tę odpowiedź. Mam nadzieję, że Pan Wojciech również dziękuję. Także gdyby się pojawiły jakieś dodatkowe pytania, to jak najbardziej czat do wykorzystania. A tymczasem zapraszam do kolejnej prelekcji, kolejnej prezentacji, tym razem grupy Ciech, a opowie Paulina Rein. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry wszystkim. Czy mnie słychać? Najpierw się upewnię. Super. Nazywam się Paulina Rein, jak już pan Marcin wspomniał, i pracuję w grupie Ciech, gdzie mam przyjemność zajmować się przede wszystkim rekrutacją, ale też budowaniem wizerunku pracodawcy. I chciałabym bardzo podziękować Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego, panu Marcinowi, za zaproszenie nas do tego programu i umożliwienie takiej bezpośredniej interakcji z wami, z studentami, absolwentami kierunków chemicznych. Zanim opowiem wam trochę więcej o grupie Ciech i o możliwościach rozwoju kariery w naszej organizacji, to chciałabym zaprosić was do obejrzenia krótkiego filmu, który obrazuje, czym się zajmujemy. I tutaj poproszę pana Marcina o wsparcie. Bardzo dziękuję. Teraz udostępnię moją prezentację.
Upewnię się tylko, czy widać wszystko. Tak jest, wszystko widać na pełnym ekranie. Super, fantastycznie. Tak jak mieliście okazję zaobserwować, Ciech jest to firma polska z polskimi korzeniami, polskim kapitałem. Firma z tradycją, dlatego że nasze korzenie sięgają jeszcze 1945 roku. Dziś jesteśmy jednym z liderów polskiego rynku chemicznego i jedną tak naprawdę z największych polskich firm o międzynarodowym zasięgu. Zatrudniamy w naszych wszystkich lokalizacjach blisko 3,5 tysiąca osób. Natomiast nasze produkty sprzedajemy do ponad 100 krajów i w zasadzie jesteśmy dzięki temu obecni na wszystkich kontynentach naszego globu. Na tym slajdzie możecie zobaczyć kluczowe spółki wchodzące w skład grupy Ciech. I widzicie tutaj zarówno spółki, które posiadają swoje zakłady produkcyjne. Tych zakładów produkcyjnych mamy dzisiaj 9, 6 z nich zlokalizowanych jest w Polsce. Natomiast oprócz tych spółek produkcyjnych widać też spółki o takim profilu bardziej handlowym oraz usługowym. Na tym slajdzie możecie zobaczyć, jak wygląda takie rozmieszczenie geograficzne naszych spółek. Tutaj pod numerem 1 mamy centralę, która znajduje się w Warszawie, z której dzisiaj zresztą do Was nadaję. Pod kolejnymi numerkami znajdują się już nasze spółki lokalne, które są zlokalizowane na Kujawach, na Podkarpaciu i w województwie lubuskim, jeśli chodzi o Polskę. Natomiast w kontekście takich destynacji zagranicznych, to jesteśmy obecni w Niemczech, w Rumunii i w Hiszpanii. Sama produkcja chemiczna w ramach całej grupy Ciech jest dosyć mocno zdywersyfikowana. W związku z tym jesteśmy podzieleni na 6 takich jednostek biznesowych, w języku korporacyjnym zwanych business unitami. I każdy z tych business unitów jest przyporządkowany do danego rodzaju produkcji. Tym samym mamy nasz największy business unit soda. To jest biznes, gdzie produkujemy sodę kalcynowaną oraz sodę oczyszczoną. Mamy business unit sól, business unit agro, gdzie produkowane są środki ochrony roślin, krzemiany, pianki, tam produkujemy pianki poliuretanowe i materace już, oraz szkło, gdzie mamy produkcję szklanych opakowań. I te produkty, które wychodzą z naszych fabryk, są tak naprawdę często niewidoczne gołym okiem, natomiast ten obrazek doskonale pokazuje, gdzie mają one zastosowanie, gdzie można je znaleźć. I tak jak widzicie, otaczają nas one zewsząd. Powiedziałam już o zróżnicowaniu geograficznym, o zróżnicowaniu produkcji. Także jak widzicie, ta różnorodność jest wpisana w nasze DNA. Dlatego też poszukujemy różnorodnych talentów. I jeżeli zastanawiacie się, macie jakieś, nie wiem, wątpliwości, czy po waszej specjalizacji na Wydziale Chemicznym znajdzie się u nas miejsce, to mam nadzieję, że ten slajd was trochę uspokoi. Jak widzicie, pracują u nas chemicy po bardzo różnych specjalizacjach, od chemii budowlanej, przez chemię polimerów, aż po, nie wiem, chemię fizyczną czy biofizyczną. I to jest tak, że jeżeli macie tak naprawdę solidną wiedzę w swojej specjalizacji chemicznej, dużo łatwiej będzie Wam przyswoić nowe zagadnienia chemiczne związane z innym obszarem, tak jak na przykład, nie wiem, proces produkcji sody, niż osobie, która tego backgroundu, tego wykształcenia chemicznego nie ma. Dlatego, kiedy patrzymy na Wasze CV, kiedy rozmawiamy z Wami podczas spotkań rekrutacyjnych, to wykształcenie chemiczne jest dla nas oczywiście fundamentem. Natomiast też równie istotne kwestie to są takie kompetencje miękkie, na które bardzo zwracamy uwagę. To jest między innymi elastyczność, taka umiejętność też aktywnego uczenia się. Mówi się, że taki lifelong learning to będzie jedna z takich kompetencji przyszłości.
gdzie tak naprawdę całe nasze życie zawodowe wkrótce to będzie permanentne uczenie się i adaptacja do szybkich zmian. To, na co też patrzymy, to oczywiście krytyczne myślenie, taka kreatywność, zdolność do, nie wiem, rozwiązywania złożonych problemów i bardzo często też wysokie zdolności komunikacyjne. Pewnie się zastanawiacie, w jakiej roli moglibyście u nas pracować. Mamy kilka takich obszarów. Ja cały czas oczywiście mówię o Polsce. Mamy kilka obszarów, gdzie wykształcenie chemiczne jest wręcz obligatoryjne, żeby zostać w nich zatrudnionym. Jest to między innymi nasze Centrum Rozwojowe Ciech R&D. Ciech R&D to jest taka spółka, która realizuje projekty z zakresu innowacyjności. Spółka, która ma za zadanie przede wszystkim zwiększenie konkurencyjności grupy Ciech poprzez taki wzrost efektywności produkcji, efektywności zarządzania, ale też poszerzanie portfolio produktowego dla naszych poszczególnych biznesów, a także być może w przyszłości poszukiwanie jakichś właśnie takich nowych, perspektywicznych obszarów działania grupy Ciech. Bardzo blisko z tym obszarem R&D współpracuje nasza spółka Ciech Ventures. Jest to co prawda fundusz inwestycyjny, który inwestuje w startupy na wczesnym etapie rozwoju. Patrzymy tu przede wszystkim na takie startupy z taką twardą technologią, które mogłyby zwiększyć efektywność właśnie tych naszych biznesów obecnych, ale też takie, które mogłyby w przyszłości stać się naszym kolejnym biznesem. Gałęzie, na jakich się koncentrujemy, to jest oczywiście technologia chemiczna, to jest cleantech, to jest circular economy i szeroko rozumiane rolnictwo. Również obszarem, gdzie zatrudniamy chemików, jest w ogóle sam proces produkcji, tak? Czy to soli, czy to sody, czy pianek poliuretanowych. I to już jest taka praca bezpośrednio w naszych zakładach produkcyjnych, gdzie ci chemicy pracują właśnie nad takim udoskonalaniem technologii produkcji. Tak jak widzicie, Ciech bardzo mocno rozwija się dzisiaj w stronę innowacji. Także jeżeli chcecie uczestniczyć w takim procesie zmieniania przemysłu chemicznego na bardziej zrównoważony, bardziej przyjazny środowisku i światu, to czekamy właśnie na Was. Dzisiaj grupa Ciech, a dokładniej nasze spółki poszczególne, współpracują w ramach różnych projektów z uczelniami w Polsce. Najwięcej tej współpracy oczywiście ma miejsce w regionach, w których te nasze spółki są zlokalizowane, ale jesteśmy otwarci też na współpracę z innymi uczelniami, których tutaj nie wspomniałam. I tutaj może od razu taka prośba do Was, że jeżeli uważacie, że warto byłoby taką współpracę nawiązać, chcielibyście poznać lepiej Ciech, to śmiało możecie do mnie napisać, ja udostępnię później swój adres mailowy, możecie też mnie, nie wiem, znaleźć na LinkedInie, na pewno każdą taką opcję rozważymy. Póki co bardzo mocno działamy na Politechnice Rzeszowskiej, jesteśmy tam z takim projektem Ciech Days, to jest cykl spotkań edukacyjno-rozwojowych dla studentów, organizowany właśnie przez jedną z naszych spółek Ciech Sarzyna wraz z Wydziałem Chemicznym. Wydarzenie ma na celu przede wszystkim, to jest taki cykl wydarzeń, które mają na celu przede wszystkim promocję wykorzystania nauk chemicznych w biznesie, ale też wspieranie właśnie studentów w zakresie wyboru dalszej ścieżki zawodowej. Jesteśmy też obecni na Kujawach w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i na Politechnice Bydgoskiej. Z UMK ostatnio realizowaliśmy taki program COOP. To była taka formuła współpracy nauki z biznesem, która umożliwia najlepszym studentom podjęcie pracy zawodowej podczas studiów. W ramach tego programu udało nam się pozyskać młody talent. Z Politechniką Bydgoską aktualnie pracujemy przy takim projekcie Nie taka straszna chemia, gdzie zachęcamy i wspieramy uczniów szkół średnich do wyboru studiów na kierunkach chemicznych. Jeśli chodzi o Politechnikę Poznańską, tutaj organizujemy dla studentów wycieczki
do naszych fabryk sodowo-solnych. Tutaj możecie zobaczyć wybrane sylwetki chemików Ciech. Tutaj są akurat nasi stażyści. Po lewej stronie jest Marysia, która już nie jest, właśnie skończyła swój staż, wróciła, musiała wrócić na studia w Anglii, ale realizowała staż w dziale Corporate Research w centrali. Natomiast po prawej stronie mamy Mateusza, który jest, był w zasadzie, był już absolwentem UMK i w ramach tego programu COOP, o którym wspomniałam, z UMK realizował u nas staż. Dzisiaj jest naszym inżynierem wsparcia procesu, także został z nami na dłużej i jesteśmy dzisiaj już związani pracą etatową. Jeśli chodzi o te sylwetki chemików w Ciech, no to też część z osób to są pracownicy po doktoratach, to są doktoranci. Tutaj akurat możecie zobaczyć Sławka, który realizował doktorat na Uniwersytecie Yale. Sławek dzisiaj jest menadżerem naszego działu Corporate Research. Po prawej stronie mamy Maćka, który jest jeszcze doktorantem chemii fizycznej Instytutu PAN i również pracuje w dziale Corporate Research. To jest w ogóle bardzo ciekawy dział, który ma taką styczność z szerokim spektrum zagadnień chemicznych. Dział, który pracuje zarówno z naszymi biznesami poszczególnymi, poszukując właśnie tych technologii, które sprawią, że te biznesy będą działały sprawniej, ale to jest też taki zespół, który ocenia właśnie te technologie startupowe, w które możemy potencjalnie zainwestować. Bo też jakby musicie zrozumieć, że w takim Tech Ventures, takim funduszu inwestycyjnym, gdzie inwestuje się w te twarde technologie, oczywiście jest ta część zespołu z backgroundem finansowym, która ocenia inwestycje pod kątem finansowym, no ale też musi być ktoś, kto oceni te technologie stricte, tak? Technologie startupów i zdecydować wstępnie, czy w ogóle jest sens taką inwestycję rozważać, więc tutaj ta wiedza chemiczna, taka gruntowna, no jest niezbędna. Jak zacząć? Jeżeli macie za sobą jakieś, nie wiem, pierwsze doświadczenia, pierwsze staże, albo jesteście jakby dopiero poszukujący, tak? Nie macie jeszcze żadnych doświadczeń zawodowych, to mamy dla Was takie dwie opcje. Pierwsza z nich jest taka, że możecie dołączyć na praktykę lub staż w dowolnym momencie roku, jeżeli jest tylko taka potrzeba biznesowa po stronie firmy, tak? Tu jest takie, to jest takie założenie. Natomiast druga opcja to jest nasz taki flagowy program stażowy, Ciech Starter. Ciech Starter to jest program stażowy letni. Jest on to oczywiście płatny. W ramach tego programu przez 3 miesiące, przez lipiec, sierpień i wrzesień uczestnicy i uczestniczki realizują indywidualne projekty pod okiem swoich opiekunów merytorycznych. No i to, co jest ważne, staże odbywają się we wszystkich, albo przynajmniej w większości naszych spółek i co roku ogłaszamy, do jakich zespołów poszukujemy stażystów. Te rekrutacje startują tak mniej więcej w kwietniu, więc wtedy możecie nas wypatrywać. Tutaj trochę liczb z naszych dwóch ostatnich edycji. Jak widać, no, mieliśmy w 2002 tych stażystów 23, w tym roku mieliśmy 16, ale to, co jest chyba najważniejsze, to że rok temu zostało z nami na dłużej 7 osób, w tym roku zostały z nami 4 osoby. I też myślę, że sam odbiór tego programu jest bardzo dobry wśród studentów. Poprosiliśmy zresztą ich o wypełnienie takiej ankiety na temat tego programu, gdzie faktycznie widać, że, no, że on spełnia swoją rolę, tak? Że ci stażyści wychodzą z taką solidną pigułą wiedzy, nowych kompetencji i doświadczeń.
I na koniec jeszcze zapowiedź takiego naszego kolejnego programu kierowanego do studentów. W przyszłym roku będziemy chcieli ruszyć z takim programem Czech Ambassador, gdzie będziemy poszukiwać ambasadorów Czech na uczelniach. Tutaj koncentrować się będziemy przede wszystkim na województwie kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i podkarpackim, z racji tego, że tam są te nasze największe kluczowe spółki. Rekrutacja jeszcze co prawda nie wystartowała, ale już dziś w ramach takiego preorderu zapraszam Was do zgłaszania swojego udziału do programu poprzez skanowanie właśnie tutaj QR kodu. I to tyle. Mam nadzieję, że się zmieściłam w czasie. Bardzo dziękuję. Jak najbardziej, dziękujemy bardzo. Gdyby się pojawiły jakieś pytania, to w prezentacji było zakotwiczone wiele tutaj linków kontaktowych. Można pytać na czacie, można też poprzez stronę Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, poprzez formularz kontaktowy jakieś pytania także zadawać później, jeśli coś się jeszcze narodzi po naszym spotkaniu. I przechodzimy do kolejnej prezentacji. Tutaj będzie mała zmiana w kolejności, ponieważ teraz zabierze głos przedstawiciel spółki Symbase, czyli Wojciech Makuch. Wojtku, zapraszam. Dziękuję, Marcin. Już staram się udostępnić ekran. Będę prosił o potwierdzenie, czy jest widoczny. Tak jest. Jest widoczny. Jeszcze tutaj pewnie na pełny ekran zaraz dostaniemy. O, jest wszystko OK. Tak, dzień dobry, witam Was wszystkich. Tak jak Marcin wspomniał, reprezentuję spółkę, tak naprawdę jest to grupa trzech firm w tym momencie, firmę Symbase. Jak Pan Szczepan Gorbacz wspomniał, chemia jest wszędzie wokół nas. Szczepan, zgadzam się z Tobą, potwierdzam. My jako firma Symbase jesteśmy firmą dystrybucyjną, firmą polską z polskim kapitałem. Krótka historia. Naszą działalność zaczęliśmy w 2009 roku pod nazwą CFI. W ostatnim roku przeszliśmy rebranding, też wytłumaczę dlaczego postanowiliśmy zmienić nazwę. Kilka faktów. Firma założona w 2009 roku. Początkową naszą działalnością była wyłącznie działalność dystrybucyjna chemii budowlanej. Z biegiem lat i rozwojem branży budowlanej do naszego portfolio dołączali kolejni partnerzy, jak również my podejmowaliśmy kolejne inwestycje, tak żeby móc świadczyć naszym partnerom, klientom jak najwyższą jakość naszych usług. Jedną z takich inwestycji jest nasze własne laboratorium. Laboratorium, które otworzyliśmy w 2019 roku. Dlaczego to zrobiliśmy? Zrobiliśmy to po to, aby wiedzieć tak naprawdę, jakie produkty, jakiej jakości oferujemy my na rynku, jak również umożliwić naszym klientom, naszym partnerom możliwość sprawdzenia ich wyrobów gotowych w różnych warunkach. Co to znaczy w różnych warunkach? W naszym laboratorium posiadamy komorę klimatyczną, pomieszczenie aplikacyjne, gdzie możemy, nasi klienci, jak również my, możemy sprawdzić wyroby gotowe, między innymi tynki, farby, symulując warunki atmosferyczne, czyli w porze letniej możemy zasymulować warunki zimowe, w porze zimowej możemy zasymulować warunki letnie, tak abyśmy my wiedzieli i klient mógł sprawdzić, jak jego produkt zachowa się w pełnym spektrum w zakresie temperatur oraz wilgotności. Nasze laboratorium jest to powierzchnia około 450 m2. W tym momencie jest to laboratorium przeznaczone głównie do branży budowlanej, bo taka była nasza początkowa działalność. Natomiast wraz z biegiem lat i rozwojem naszej firmy, to laboratorium adaptujemy do kolejnych naszych działalności. Wykwalifikowany zespół, w tym momencie jest to 5 osób, każdy ma swój zakres działań i każdy jest specjalistą w swoim zakresie, także staramy się dedykować działania poszczególnych osób są w danych obszarach. Jeśli chodzi o nasze marki, tak jak wspomniałem,
Początkowo nasza działalność była to wyłącznie działalność w branży budowlanej, natomiast z biegiem lat poszerzaliśmy naszą działalność. Na dzień dzisiejszy są to te marki, które widzicie. Symbase Coating and Construction są to marki powiązane z działalnością branżą budowlaną. Symbase Elastomers jest to branża kauczuków tak naprawdę, czyli materiały bazowe do produkcji gumowej plus wszelkiego rodzaju dodatki do stworzenia odpowiednich receptur, czyli przemysł motoryzacyjny, przemysł oponiarski, ale nie tylko. Symbase Electronics jest to marka poświęcona ochronie urządzeń elektronicznych, czyli są to wszelkiego rodzaju zalewy i materiały służące hermetyzacji oraz zabezpieczeniu urządzeń elektronicznych przed wilgocią oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Symbase Nutrition jest to tak naprawdę nasz najświeższy projekt i najświeższy dział, bo zaczęliśmy tę działalność w tym roku. Są to dodatki do żywności pochodzenia bio, czyli przysłowiowo, krótko mówiąc, chcemy zmienić troszeczkę wszystkie E, które widnieją na większości produktów spożywczych, które kupujemy w sklepach. Symbase Plastic są to materiały bazowe, jak również dodatki pochodzenia bio przeznaczone do branży polimerów, czyli w skrócie mówiąc plastiki. Symbase Wood jest to marka poświęcona ochronie drewna, jak również technologii klejenia drewna. Tak jak wspomniałem, Przeszliśmy rebranding, przeszliśmy zmianę nazwy w ostatnim roku. Dlaczego? Dlatego, że chcemy troszeczkę szerzej działać i to już robimy. Stąd ta zmiana nazwy, bo nazwa CFI była kojarzona wyłącznie z działalnością dystrybucyjną. Owszem, ta działalność dystrybucyjna jest naszym korowym biznesem, natomiast działamy na szerszą skalę. Naszym projektem i naszą ideą jest zbudowanie takiej sieci networkingowej, i tutaj weszliśmy w współpracę z lokalnymi władzami, czyli współpracujemy, nasza siedziba mieści się w Robakowie, pod poznańskim Robakowie. Działamy bardzo prężnie z lokalnymi władzami, tak żeby rozmawiać o problemach, o wyzwaniach, które mają lokalne władze przed sobą i jak moglibyśmy pomóc jako firma technologiczna w rozwiązywaniu tych problemów. Współpraca oczywiście z uczelniami, ale też zaczynamy tą współpracę i edukację od najmłodszych lat. Są to projekty prowadzone w szkołach podstawowych i w szkołach średnich. No i oczywiście startupy. Startupy, tutaj jesteśmy otwarci na kreatywność, na pomysły, nie kierunkując w danej branży. Czyli nie musi to być tylko branża budowlana czy inna branża chemiczna, również branża technologiczna. Tak jak wspomniałem, jesteśmy firmą polską, ale działamy na szerszą skalę. Między innymi uczestniczymy w wielu wydarzeniach europejskich. Między innymi tutaj jest slajd z European Coating Show w Norymberdze. Są to targi poświęcone branży budowlanej, ale nie tylko. Więc też tutaj nawiązujemy relacje i mamy te relacje z klientami europejskimi, jak również z naszymi partnerami, czy to z Azji, czy z innych krajów Bliskiego Wschodu. Networking, o którym wspomniałem, widzicie tutaj, są to konferencje organizowane przez naszą firmę, przez nas. W początkowych latach działalności były to konferencje stricte techniczne, natomiast w pewnym momencie zmieniliśmy koncepcję takich spotkań, tak aby większe grono osób zainteresowanych mogło skorzystać i wynieść coś z takiej konferencji, coś poza długopisem i notatnikiem. Organizujemy tego typu konferencje, zrzeszając ludzi z różnych branż i z różnych działalności, bo jest wiele punktów wspólnych między wszystkimi branżami chemicznymi, niezależnie czy to jest branża chemiczna w postaci branży budowlanej, branża produkcyjna, branża logistyczna, bo wszyscy korzystamy z tego typu usług. Na tego typu konferencjach skupiamy się na problemach ogólnych, gdzie możemy wymienić się doświadczeniem no i oczywiście nawiązać nowe współprace. To, do czego chcemy dążyć i chcemy promować, jest to ekologia. Ekologia, na którą bardzo mocno stawiamy i bardzo mocno zwracamy uwagę, między innymi zanieczyszczenie powietrza. Staramy się edukować i edukujemy już od najmłodszych lat, że
jeśli zadbamy o powietrze i o naszą planetę teraz, efekty pojawią się dopiero za kilkadziesiąt, kilkanaście lat, więc trzeba już działać teraz, zaczynając lokalnie, w miarę naszych możliwości. Między innymi tutaj poczyniliśmy inwestycje w alternatywne źródła energii, między innymi nasz system ogrzewania w firmie zmieniliśmy z systemu gazowego na głębinowe pompy ciepła, wykorzystując ciepło generowane przez ziemię, jak również w porze letniej generujemy, wydobywamy chłód z tej ziemi. Jak również jest to pozyskiwanie energii elektrycznej w postaci instalacji fotowoltaicznych i korzystamy z samochodów elektrycznych. Staramy się też, po co to robimy tak naprawdę i dlaczego to robimy, dlaczego prowadzimy biznes i po co prowadzimy ten biznes, po to, żeby móc pomagać innym. Jednym z naszych działalności jest pomoc innym, współpraca ze znanymi jednostkami i znanymi osobami w Polsce, między innymi widzicie tutaj UNICEF oraz Jurka Owsiaka, którzy gościli na naszej konferencji. Jesteśmy z nimi w stałym kontakcie. Na co dzień staramy się, pracujemy razem, rozwiązujemy problemy, jak również wspieramy siebie w codziennej działalności, bo jednak widzimy bardzo duże powiązanie firm działających na rzecz innych z biznesem. I właśnie to jest jeden cel, dla którego prowadzimy ten biznes i dla którego chcemy go rozwijać i również Was zaprosić po to, żeby móc pomagać innym. Między innymi tutaj widzicie marzec 2022 roku, czyli po wybuchu wojny w Ukrainie. Pomagamy ludziom z Ukrainy. W tym momencie mamy pod swoją opieką 40 osób z Ukrainy. W szczytowym momencie mieliśmy ich ponad 120 osób. Na zdjęciu tutaj widzicie mnie oraz drugiego współwłaściciela firmy, Klaudiusza, oraz w czerwonej czapce osobę, która współpracuje z nami i jest to właściciel budynku, który widzicie na drugim zdjęciu. Wynajęliśmy ten budynek w marcu 2022 roku, właśnie oferując pomoc uchodźcom z Ukrainy. Głównie są to matki z dziećmi oraz osoby starsze. Ale nie tylko taka pomoc, pomoc również na froncie. Widzicie tutaj ludzi walczących na froncie, pomagamy ich też może niezbrojnie, ale dostarczyliśmy im 20 kamizelek kuloodpornych oraz narzędzia i materiały, które pomagają im w codziennym funkcjonowaniu oraz codziennej walce. Tutaj kilka zdjęć właśnie z naszej pomocy, ale nie tylko pomoc Ukrainie, bo tak jak widzieliście na pierwszym slajdzie, technologia w służbie człowieka i właśnie po to to robimy, po to, żeby realizować prawdziwe potrzeby człowieka, między innymi wspomagamy domy dziecka, jak również lokalne inicjatywy, takie jak Szlachetna Paczka. Z projektów, które prowadzimy i które prowadzimy lokalnie i we współpracy między innymi z UNICEF-em, są to warsztaty dla szkół podstawowych, ale i nie tylko, gdzie edukujemy i pokazujemy im, jak wygląda życie w krajach ubogich, z jakimi problemami na co dzień spotykają się ludzie i w jaki sposób my możemy zadbać o to, żeby nam żyło się lepiej, ale również później następnym pokoleniom. Projekty, które wchodzimy i które uruchamiamy, są też poświęcone trosce o nasz klimat i w najbliższym czasie wspólnie z UNICEF-em uruchamiamy taki program dla szkół średnich Młodzi dla Klimatu w Wielkopolsce, gdzie zapraszamy do udziału w projekcie uczniów szkół średnich na wymyślenie projektów, na projekt, który możemy wdrożyć lokalnie, czy to w gminie, czy wokół siebie, tak aby zadbać o to środowisko i jesteśmy tutaj sponsorem trzech nagród i będziemy realizować takie projekty wspólnie ze szkołami średnimi. Ale również opowiadamy o tym wszystkim w naszej siedzibie, pokazując systemy, które my wdrożyliśmy, czyli systemy ogrzewania, systemy wentylacji, systemy alternatywnych źródeł energii. Jak również współpracujemy z uczelniami, z kołami naukowymi, nie tylko w dziedzinie chemicznej, ale tak jak wspomniałem, w różnych dziedzinach technologicznych. Tutaj widzicie projekt Scorpio, jest to koło naukowe
które stworzyło Łazika Marsjańskiego i chłopaki sobie doskonale radzą na arenie międzynarodowej, wygrywając różnego rodzaju konkursy. Współpracujemy, wspieramy jak możemy, tak żeby mogli rozwijać swój projekt, ale też wdrażali nowe projekty. Projekt, który jest najnowszym projektem i który prowadzimy w tym momencie, jest to projekt Gowarzewo. Jest to miejscowość nieopodal Poznania. Prowadzimy projekt, w którym zakupiliśmy nową ziemię, zakupiliśmy powierzchnię, w której będziemy realizować i wdrażać nasze pomysły, ale również pomysły młodzieży, która z nami współpracuje. Jest to projekt poświęcony zbudowie nowej siedziby. Ta siedziba ma pełnić dwie funkcje. Pierwszą funkcją jest to oczywiście funkcja, która będzie spełniała nasze potrzeby codziennej działalności, ale tutaj jest plan taki, żeby to była siedziba, która będzie siedzibą samowystarczalną, czyli generującą, wytwarzającą prąd oraz energię. Koncepcja wyspowa, koncepcja off-grid, w której chcemy również wdrożyć małą instalację wodorową, która będzie nas zasilała i również generowała ciepło. Fotowoltaika na większą skalę niż w tym momencie mamy oraz energia pozyskiwana z wiatru, czyli idziemy w kierunku zeroemisyjności i chcemy, aby ta siedziba właśnie w taki sposób funkcjonowała. Drugą funkcją, którą ma pełnić ta siedziba, jest to miejsce projektowe, miejsce warsztatowe. Chcemy udostępnić takie centrum innowacji. Chcemy udostępnić tą przestrzeń młodym ludziom, czyli Wam, żebyście mogli zrealizować i mogli sprawdzić Wasze koncepcje, Wasze pomysły, jak one zachowają się w życiu codziennym i jaką mają szansę na realizację. Oczywiście z naszą pomocą. Przestrzeń biurowo-laboratoryjno-warsztatowa, tak abyśmy mogli wspólnie sprawdzić Wasze pomysły, wspólnie sprawdzić, jak to będzie funkcjonować. I jeśli wspólnie uznamy, że ten projekt ma szansę skomercjalizowania, to jesteśmy otwarci na to, żeby Was zaprosić do współpracy jako współudziałowcy, być może w kolejnych spółkach. Naszym motto i naszą misją jest sprawienie tego, aby współpraca i inspiracje wpływały na rozwój czystych technologii, aby służyły nam i kolejnym naszym pokoleniom. Do czego Was zapraszamy i chcemy Was wysłuchać. Nie mamy stricte sprecyzowanych osób, które szukamy, bo jesteśmy otwarci na Wasze pomysły, nie tylko w dziedzinie chemicznej, ale technologia, czy to będą pomysły różnego rodzaju. Jesteśmy otwarci do rozmów, zapraszamy, porozmawiajmy, usiądźmy i spróbujmy razem popracować. Także z mojej strony tyle. Jeśli pojawią się jakieś pytania, tutaj macie kontakt do mnie, jak również do mojego wspólnika, który również odpowiada za nowe technologie i nowe wdrożenia w naszej działalności. Bardzo dziękuję, Wojtku, za Twoją lekcję i przedstawienie wielu ciekawych działań, które są teraz u Was na tapecie. No i drodzy Państwo, przechodzimy do ostatniej prezentacji, a teraz zabierze głos Anna Zarzycka, która reprezentuje Orlen. Zapraszam Pani Anno. Dzień dobry. Czy mnie słychać? Tylko proszę potwierdzić. Tak, słychać Panią. Dziękuję bardzo. Proszę o chwilę cierpliwości, udostępnię ekran. I jeszcze tylko proszę dać znać, czy widać... Tak, widać. Co prawda nie mamy tutaj na pełny ekran, ale jest wszystko widoczne, także możemy tak zostawić lub tutaj wiem, że też mamy prezentację Pani u siebie, więc też możemy udostępnić to sami, więc tak jakby ta jest, tak jak Pani jest wygodnie. Dzięki. Nazywam się Anna Zarzycka, reprezentuję spółkę Orlen S.A. Pracuję w obszarze kadr, zespole budowania marki pracodawcy Orlen. Chciałabym przedstawić Wam firmę, czym się zajmujemy i jakie są możliwości rozwoju po chemii dla osób, które zaczynają karierę, ale też dla osób, które być może wcale
nie szukają pracy w korporacji, a byłyby zainteresowane rozwijaniem swoich pomysłów i wyskalowaniem swoich pomysłów, w czym oczywiście pomagamy. Mam taką prośbę, żeby puścić krótki film o naszej firmie. Za sekundkę się uruchomi. Dobrze. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy i prosimy o ponowne wyświetlenie prezentacji w takim razie. Dobrze. Proszę powiedzieć, czy widać. Dobrze. Jesteśmy firmą, która wzbudza zastanowienie wśród osób, które zaczynają karierę, bo zastanawiają się, to ile Orlen ma tych spółek i właściwie jak to wszystko wygląda. Jesteśmy bardzo mocno kojarzeni ze stacjami paliw, z pyszną kawą i hot dogami, dlatego że w zasadzie statystyczny Polak najczęściej widzi nas właśnie w taki sposób. Ale warto też wspomnieć, że jako firma mamy ponad 100 spółek. Siedziba firmy Orlen S.A. znajduje się w Płocku, siedziba główna. Poza tym mamy siedzibę w Warszawie oraz kilkanaście terminali paliw na terenie całej Polski. To jest spółka główna, spółka matka. Również mamy 58 spółek bezpośrednio zależnych, takich jak Grupa PGNiG,
była grupa Lotos, czy grupa Anvil, grupa Orlen Południe i tak dalej. Mamy też 63 spółki pośrednio zależne, my to nazywamy spółki wnuczki, czyli jest to jakby kolejne miejsce w strukturze organizacyjnej. Natomiast z perspektywy osób, które są zainteresowane naszą firmą jako potencjalnym pracodawcą, to dla ułatwienia mogę powiedzieć, że niemal większość ofert pracy znajduje się na naszej stronie www.orlen.pl w zakładce karierę, gdzie jest możliwość wyfiltrowania po nazwie spółki takiej oferty, która jest dla danej osoby interesująca. Ogólnie jako grupa kapitałowa Orlen zatrudniamy w tym momencie 65 tysięcy osób w 21 krajach. Jeżeli chodzi o Polskę, to jest w tej chwili ponad 60 tysięcy osób. Tutaj są to dane z 2022, początku roku. Więc mamy świadomość różnorodności grupy Orlen i olbrzymiej skali, w której działamy. Jest to też związane z dużą specjalizacją, szeroką specjalizacją. W zasadzie podstawowym przedmiotem działalności jest wytwarzanie grupy Orlen, dystrybucja i obrót energią elektryczną i cieplną. My w tej chwili przedstawiamy się jako koncern multienergetyczny, jako firma paliwowo-energetyczna i jeżeli chodzi o zakres działalności, to poruszamy się właśnie w wytwarzaniu, dystrybucji, obrocie energią elektryczną i cieplną, przerobem ropy naftowej oraz produkcją paliw, wyrobów petrochemicznych i chemicznych, a także sprzedażą produktów paliwowych. Poza tym zajmujemy się magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych. Nie jesteśmy kojarzeni z taką działalnością jak magazynowaniem ropy w kawernach, czyli w takich miejscach przechowywania kopalni soli IKS Solino, która jest również naszą spółką, więc chcę przez to powiedzieć, że jakby ten zakres możliwości rozwoju w firmie jest bardzo szeroki dla pracowników, ale też potencjalnie dla kandydatów. Jako pracodawca jesteśmy w gronie w zasadzie najlepszych pracodawców w Polsce. I jest to związane z podejściem, jakie wykazujemy względem pracowników. Na bieżąco mierzymy, jak się ludziom pracuje w firmie. Patrzymy na wszystkie możliwe wskaźniki, które pozwalają nam orientować się, jak jest. Czy ludzie odchodzą z firmy? Ile osób będziemy chcieli zatrudnić, a oczywiście w związku ze strategią, która dotyczy grupy Orlen do roku 2030, prowadzimy niezwykle dużą ilość rekrutacji w bardzo wielu sektorach i specjalizacjach. Natomiast dwie dane są, myślę, bardzo dobre i są dobrym takim sygnałem potencjalnie dla i profesjonalistów, i osób, które zaczynają karierę na rynku pracy, a mianowicie to, że mamy bardzo niski wskaźnik rotacji pracowników i bardzo wysoki wskaźnik zaangażowania, satysfakcji zaangażowania pracowników. Oba wskaźniki sprawdzamy na bieżąco. Chcemy wiedzieć na bardzo różnych płaszczyznach, jakie elementy są naszą mocną stroną, a wiemy, że bardzo mocną stroną są benefity. Jesteśmy firmą, która stawia na to, aby ludziom pracowało się dobrze, żeby mieli komfort, żeby mieli równowagę w życiu prywatnym i zawodowym, ale też żeby byli dumni z projektów, w których są angażowani, które są nowe i też wymagające, ale też rozwijające jakby indywidualnie. Jest to związane również z tym, że nasza firma jest sprawdzana i
i każda, tak jak każda, każdy inny pracodawca, któremu zależy na pewnym sprawdzeniu się i pokazaniu osobom na rynku pracy swojej wartości. Jesteśmy sprawdzani, audytowani regularnie przez jednostki certyfikujące, obiektywne, które audytują pracodawców na rynku polskim, europejskim, międzynarodowym. I w związku z tym jesteśmy w gronie najlepszych pracodawców w Polsce. Otrzymaliśmy certyfikat Top Employers Polska, który właściwie nie o który właściwie można powiedzieć, że walczymy nieprzerwanie od 2011 roku. Mówię, że walczymy, ponieważ co roku standardy, aby otrzymać ten certyfikat, muszą być podnoszone i też wymagają od nas bardzo wiele wysiłku, wbrew pozorom, żeby wprowadzać nowe, idące z rynkiem rozwiązania, które będą satysfakcjonujące zarówno dla pracowników, jak i dla kandydatów. Poza tym od wielu lat jesteśmy pracodawcą dla inżyniera, jesteśmy wybierani przez studentów i jest to plebiscyt, który wyłania najbardziej atrakcyjnych pracodawców i jest to największe badanie w Polsce realizowane przez Stowarzyszenie Studentów BEST. Poza tym w tym roku pierwszy raz otrzymaliśmy wyróżnienie Friendly Workplace, które jest przyznawane przez redakcję Marka Pracodawcy firmom, które po prostu mogą pochwalić się nowoczesnym podejściem w obszarze powiedziałabym takiej polityki personalnej rozwoju pracowników. Dla osób, które zaczynają karierę po chemii, z którymi spotykamy się na targach pracy i na uczelniach, przygotowaliśmy różnego rodzaju projekty, które pozwolą zorientować się, co robić. Ja gdybym mogła prosić o puszczenie takiej zajawki, tego co tutaj widzimy. Chyba nas przycięło, albo nie. Dziękujemy, tak. Filmik się odpalił, już obejrzeliśmy, także dobrze, możemy świetnie kontynuować. Dobrze, dziękuję. Współpracujemy z influencerami, z panią od chemii. Proszę o ponowne udostępnienie, pani Anna. Dobrze, oczywiście. Współpracujemy z influencerami po to, aby podpowiedzieć osobom, które studiują chemię, inżynierię chemiczną i kierunki związane z chemią, co można robić u nas w firmie. Przygotowaliśmy serię odcinków z naszymi pracownikami, pracownikami bardzo różnych obszarów, którzy są zatrudnieni w firmie zwykle po programach stażowych. Dzięki nim można dowiedzieć się, w jaki sposób można się rozwijać u nas w firmie, więc zachęcam do zapoznania się właśnie z tą serią. Współpracujemy z najlepszymi uczelniami w Polsce, realizujemy programy praktyki staży, prace dyplomowe, jesteśmy na targach regularnie, przede wszystkim na Politechnice Warszawskiej, w Warszawie, w Płocku. Jesteśmy mocno związani z Wojskową Akademią Techniczną, z WAT-em w Warszawie oraz z Uniwersytetem Warszawskim i z uczelniami na terenie całej Polski. Realizujemy tam program Dzień Wiedzy z Orlenem, który jest skierowany do studentów i jest taką możliwością poznania praktyków. Zapraszamy ekspertów, pracowników naszej firmy na spotkanie ze studentami po to, aby w prosty sposób opowiedzieć o tym, jak teorie można
można wykorzystać w praktyce. Realizujemy również prace badawcze i wspólne projekty z biurami karier i wydziałami. Jesteśmy bardzo aktywni na tych polach, także zapraszam do kontaktu z biurem karier czy z promotorem, aby zorientować się, jakie są możliwości współpracy z Orlenem. Pani Anno, kwestia mała techniczna, ponieważ wciąż widzimy slajd co po chemii, więc... A jesteśmy już dalej, O, i teraz jest kolejny. Dobrze, czy... może tak technicznie, czy teraz widać... Widać, dobrze. Teraz widzimy, współpracujemy z uczelniami, tak. Tak, i to jest właśnie ten przekaz. Dla osób, które rozpoczynają karierę, proponujemy trzy drogi. Dla osób, które uczą się, nie mają doświadczenia zawodowego, mają możliwość zaproszenia nas, Orlenu, można skontaktować się ze mną osobiście, do siebie na uczelnię. Wtedy przyjdziemy z praktykami i w trakcie zajęć lub poza zajęciami opowiemy o tych aspektach teoretycznych w przełożeniu na praktykę, które mogą być dla studentów, dla Was interesujące i możemy też przedstawić przykłady, w jaki sposób po prostu można się rozwijać, korzystając z wiedzy. Realizujemy również praktyki grupowe dla uczelni, z którymi mamy podpisane porozumienia, dla też szkół oraz programy stażowe, w tym kierunek Orlen. Program stażowy kierunek Orlen jest dla studentów ostatnich lat. Ważna kwestia, umożliwia godzenie pracy z odbywaniem stażu z nauką. Jest to staż niezwykle elastyczny i w trakcie stażu, w trakcie półrocznego stażu, otrzymując wynagrodzenie, można również zdobywać doświadczenie i kontynuować naukę. Teraz przedstawiam zarys takich aktywności, które realizujemy ze szkołami. Może w skrócie powiem, ponieważ czas, że tak powiem, goni. Tak jak wspomniałam, przychodzimy do szkół i opowiadamy o tym, jak wygląda nasza praca, pokazujemy różnego rodzaju artefakty, tak żeby móc się zorientować, czy to jest coś ciekawego dla każdej z osób. Odwiedzamy klasy. Zdaje się, że straciliśmy łączność z panią Anną. Czy się słyszymy? Czy mógłby ktoś dać znać może w komentarzu, czy na czacie, czy nas słychać? Czy mnie słychać? Bo z panią Anią zdaje się, że straciliśmy kontakt. Okej. Okay. Także drodzy Państwo, zdaje się, że jakieś problemy techniczne sprawiły, że nie jesteśmy w stanie w tym momencie kontynuować tej prelekcji. Niemniej jednak na pewno prezentacja, a także te materiały wideo zostaną opublikowane. Nie mamy teraz łączności z panią Anną i nie wiemy, czy uda nam się jeszcze przywrócić tę prezentację. Halo, pani Anno, czy się słyszymy? Chyba się nie słyszymy. Także drodzy Państwo, no cóż, że tak powiem, złośliwość rzeczy martwych, zdarza się i tak, ale już tutaj widzę, jest jakieś łączenie, może się jeszcze uda. Halo, pani Anno, ostatnia próba, ostatnia szansa.
O, chyba się udało. Pani Ano, straciliśmy na moment z Panią Czy się słyszymy? Łączność. Teraz się słyszymy, tak. Także możemy kontynuować jeszcze przez chwilę wystąpienie, bo już chcieliśmy się żegnać, bo straciliśmy z Panią zasięg, ale jest Pani wróciła i jest też widoczna nasza prelekcja, także prezentacja, także jeszcze kilka chwil, jednak kontynuujemy, drodzy Państwo. Dobrze, wracając, spotykamy się w szkołach, realizujemy programy stażowe. Widzę, że tutaj jest kłopot techniczny. I również jako pracodawca myślę, że wspieramy to, co jest ważne z perspektywy pracownika, w kontekście benefitów, programów, takich powiedziałabym łączących pracę z życiem zawodowym, z życiem prywatnym, jeżeli chodzi o program Pasja. Chciałabym też powiedzieć o czymś, co jest bardzo istotne i może na tym zakończę. Realizujemy również badania w ramach strategicznej agendy badawczej Centrum Badawczo-Rozwojowego dla osób, które są zainteresowane skalowaniem rozwiązań naukowych. W ramach Venture Capital oraz Skylight Accelerator pozyskujemy i współpracujemy indywidualnie ze studentami, z uczelniami, z firmami, startupami w ramach nowych rozwiązań. O tych nowych rozwiązaniach informujemy i ach. Zapraszam Państwa do śledzenia nas może na w różnej formie, przede wszystkim poprzez naszą stronę orlen.pl. Zapraszam również na naszą zakładkę na Facebook Kariera, Facebook Orlen Kariera i na LinkedIna. I również do śledzenia naszej aktywności w magazynach studenckich Eurostudent. Jeżeli jest jeszcze chwilę czasu, to bym poprosiła o emisję dosłownie chyba dwuminutowego filmu na temat Centrum Badawczo-Rozwojowego, a ja się żegnam. Dziękuję, Anna Zarzycka. Dziękujemy bardzo Pani Anno. Wyświetlimy jeszcze jeden film, o który Pani prosi. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Centrum Badawczo-Rozwojowe powstało, aby sprostać wyzwaniom strategii Orlen 2030, w tym transformacji energetycznej i intensywnemu rozwojowi grupy Orlen. Stworzyliśmy miejsce przyjazne nowym ideom, badaniom i testom, a także środowisku. Produkujemy zieloną energię ze słońca i wiatru. Umożliwiamy ładowanie samochodów elektrycznych. Nasze centrum to wyjątkowa przestrzeń, pozwalająca na prowadzenie badań w warunkach rzadko osiągalnych w świecie nauki. Kluczowym miejscem jest hala odwzorowań i pilotaży. 2000 m2 zaawansowanej technologicznie powierzchni umożliwia swobodne korzystanie z instalacji badawczych. Instalacja do produkcji alternatywnego biopaliwa kolejnej generacji, wybudowana w Warszawie, niedługo rozpocznie pracę w naszej hali w Płocku. Instalacja pilotażowa do produkcji próbek asfaltów umożliwi nam dobieranie komponentów zapewniających najwyższą jakość nawierzchni asfaltowych i ich przyjazność dla środowiska. Instalacje blendingu benzyn, olejów napędowych i środków smarowych pozwolą uzyskiwać optymalne receptury paliw samochodowych i lotniczych, olejów silnikowych i smarów. To tu możemy łączyć różne produkty, by testować nowe bazy, dodatki i komponenty odpowiadające zmieniającym się trendom i potrzebom rynku. Mieszanki paliw możemy od ręki testować w nowoczesnej hamowni silnikowej, by weryfikować ich parametry. To jedno z nielicznych miejsc w Polsce, gdzie dostępny jest sprzęt tak wysokiej klasy. Wszystkie wytworzone na instalacjach badawczych produkty możemy poddawać analizom w kompleksie laboratoryjnym, w którego skład wchodzą nowocześnie wyposażone pracownie paliw i biomasy, olejów i środków smarowych, asfaltów oraz korozji. Kompleks stanowi szerokie zaplecze techniczno-badawcze dla pracowników koncernu oraz inżynierów i naukowców współpracujących z PKN Orlen w ramach krajowych i zagranicznych ośrodków przemysłowych i badawczych.
Centrum to także miejsce dla dzieci i młodzieży. Myśląc o przyszłych kadrach chemików, przygotowaliśmy ścieżkę edukacyjną. Oferuje ona szereg atrakcji, by zachęcić nowe pokolenia do zainteresowania tą perspektywiczną dziedziną. Chemia może zmieniać codzienne życie każdego człowieka poprzez lepsze i bardziej przyjazne produkty, chroniące przyrodę, technologie, innowacje w medycynie. Napędzamy przyszłość. Odpowiedzialnie. Bardzo dziękuję. No, tak się składa, że Centrum Badawczo-Rozwojowe też jest znane tutaj na łamach Izby. Jak najbardziej. W najbliższym czasie będziecie Państwo mieli też szansę obejrzeć taki kilkunastominutowy reportaż właśnie w kanałach Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, ponieważ właśnie na zaproszenie przez Orlen taki materiał przygotowaliśmy. Także serdecznie do tego zapraszam. A tymczasem, drodzy Państwo, będziemy powolutku kończyć. W międzyczasie też wpadło jeszcze jedno zapytanie, bardzo ciekawe, od Pana Macieja, który pyta o doktoraty wdrożeniowe. To znaczy chciałbym zapytać Państwa o Państwa perspektywę na zatrudnienie doktorantów lub osoby zaraz po obronie doktoratu. Czy szukają Państwo osób z doświadczeniem w badaniach i rozwoju? Jak wyglądają Państwa doświadczenia w pracy z takimi osobami? Czy ten doktorat jest pożądany na rynku pracy? Widzę też w międzyczasie, że są dwie odpowiedzi od naszych tutaj prelegentów, ale może pani Anno czy pani Paulino, chciałbyście pani jeszcze odnieść się do tego pytania. Może to nie jest konkretnie o doktoraty wdrożeniowe, tylko ogólnie o doktorantów, moje przeoczenie, ale też to pytanie jest dla pani widoczne, więc bardzo proszę. Pracownicy Orlenu realizują doktoraty wdrożeniowe we współpracy z różnymi uczelniami, ale rzeczywiście jesteśmy bardzo otwarci na doktorantów. Zazwyczaj potrzeby z konkretnym tematem sygnalizujemy poprzez na przykład Orlen Accelerator albo Venture Capital, jeżeli chodzi o strategiczną agendę badawczą. Jaki mamy temat do rozwiązania i w związku z tym chętnie zatrudniamy osoby, które prowadzą działalność naukową i posiadają know-how i wiedzę, aby nas wesprzeć w danym temacie i danym zagadnieniu. Także ogólnie mogę powiedzieć, że rzeczywiście jesteśmy bardzo otwarci na doktorantów. Polecam kontakt do siebie, Anna Zarzycka, @orlen.pl. Chętnie podpowiem, jak tutaj działać dalej, lub przekażę kontakt do osoby, która również bardzo mocno sygnalizuje i jakby odpowiada bezpośrednio za współpracę z doktorantami. To z mojej strony tyle. Mm-hmm. Bardzo dziękuję. Pani Paulino, czy jest jeszcze pani z nami? Tak, jest. Jak wygląda zapatrywanie na współpracę z doktorantami i z doktorami w grupie Ciech? Tak. My również jesteśmy jak najbardziej otwarci na taką współpracę, zarówno z osobami, które jeszcze piszą swoje doktoraty, jak i z osobami, które już te doktoraty obroniły. Myślę, że też pokazałam to na slajdzie, przynajmniej chciałam ten przekaz zawrzeć, że takowe osoby mamy w naszej organizacji, to są osoby po bardzo różnych uczelniach, zarówno po polskich, jak i zagranicznych. Największa taka przestrzeń, gdzie taka osoba mogłaby wykorzystać swój know-how, swoje doświadczenie, swoje wykształcenie, to są nasze centra R&D i to jest również ten dział Corporate Research, który mocno współpracuje z Czech Ventures. Mm-hmm, bardzo dziękuję. Mamy więcej pytań, bardzo się cieszymy z tej aktywności. Pozwólcie Państwo, że wybiorę jeszcze jedno, a na resztę pytań po prostu odpowiemy już Państwu w obiecanym materiale, który przygotujemy po naszym spotkaniu. Padło także pytanie, jak wygląda sytuacja z zatrudnieniem dla osób po magisterce, które prace pisały w sektorze analizy środowiska. Także może tutaj ktoś z Państwa chciałby się odnieść do tego pytania. W
programie stażowym kierunek Orlen definiujemy kierunki studiów i specjalizacje i konkretne, można powiedzieć, tematy, które są interesujące dla biznesu. W związku z tym osoby, które kończą, absolwenci, którzy być może nie mają doświadczenia zawodowego, na podstawie tych ogłoszeń, mamy 60 ogłoszeń stażowych co roku w marcu, więc zapraszam, mają możliwość zorientowania się, czy w danym momencie, w danym, można powiedzieć, sezonie, czy w danym roku w tym przypadku, będziemy po prostu poszukiwali osób o po danej specjalizacji. Także tutaj diabeł tkwi w szczegółach, czego dotyczyła dokładnie praca i jaki jest kierunek zainteresowania tej osoby, która pytała. No niemniej jednak przyznam, że mamy tak szerokie spektrum specjalizacji osób, które poszukujemy do grupy Orlen, że mogę jedynie odpowiedzieć tak, zapraszamy. Natomiast odnośnie szczegółów i konkretów, no to najchętniej zaprosiłabym w marcu do śledzenia naszej strony ogłoszeniu pracy, gdzie publikujemy ogłoszenia stażowe. Myślę, że na pewno tak z taką pewnością 80% mogę powiedzieć, że coś się znajdzie, chociaż oczywiście nie obiecuję, bo jeszcze jest wiele czasu. Wydaje mi się, że analiza czy środowiska, czy w ogóle wszelkie analizy to jest na pewno element bardzo, bardzo istotny w całym przemyśle chemicznym. Widzę, że tu pani Paulina chce skomentować tę kwestię. Tak? Tak, to chciałam tylko się odnieść do słów pana Marcina, że faktycznie ten obszar środowiska, przede wszystkim ochrony środowiska, jest dzisiaj kluczowy zarówno w naszej organizacji, jak i zakładam w pozostałych firmach chemicznych, chociażby ze względu na politykę Zielonego Ładu, tak, którą wszyscy jesteśmy zobligowani u siebie wdrażać. My mamy taki dział ochrony środowiska, gdzie zatrudniamy menadżerów, specjalistów, jak i analityków. Dzisiaj akurat ten zespół jest kompletny, natomiast jeżeli tylko będziemy potrzebowali wzmocnić te siły, to również tutaj zapraszam do śledzenia naszej strony kariery i ewentualnie do śledzenia tych ofert stażowych w przyszłym roku w kwietniu. Bardzo dziękuję. Marysiu, ty w swojej pracy zajmujesz się wieloma analizami. Mogłabyś tutaj coś podpowiedzieć pani Gabrieli, która pyta o kwestię analiz i wykorzystania tego właśnie w branży chemicznej. Tak, znaczy jeżeli chodzi o analizy środowiskowe, to tak na szybko na pewno nasz dział AHS, bądź też przez niektórych nazywany działem BHP, zajmuje się kwestiami środowiskowymi, ochroną środowiska, więc jak najbardziej osoby z takim wykształceniem, z takim zapleczem na pewno też są dla nas interesujące. I jeśli chodzi o staż, to w naszym dziale EHS też co roku przyjmowani są stażyści. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Także drodzy Państwo, no, tak naprawdę możliwości pracy, współpracy z przemysłem chemicznym jest naprawdę bardzo wiele. Pytacie nas tutaj w opcji Q&A też o inne specjalności. Także skontaktujemy się jeszcze, zresztą my żywo w ramach programu ChemHR współpracujemy właśnie z naszymi ekspertami, właśnie z osobami, z którymi dzisiaj też wy mieliście, drodzy studenci, doktoranci, okazję się spotkać. Także opracujemy dla Państwa odpowiedzi na te pytania i powrócimy drogą mailową, także w kanałach komunikacji Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, to jest na stronie, na kanale na YouTubie, opublikujemy właśnie materiały wideo z dzisiejszego spotkania, także jeszcze będzie można do tych prezentacji, wystąpień wrócić, także przekazać to koleżankom i kolegom. A tymczasem bardzo serdecznie chciałbym Państwu wszystkim za udział podziękować. No a razem ze mną dzisiaj byli Szczepan Gorbacz, prezes zarządu Amargo, Maria Ogrodowska, specjalistka w dziale rozwoju klienta BASF Polska, Paulina Rein, koordynator projektów HR i rekrutacji z Grupy Ciech, Anna Zarzycka, kierownik projektu zespołu budowania marki pracodawcy w Orlenie, a także Wojciech Makuch, CEO
w spółce Synbase Elastomers. Także serdecznie Państwu dziękuję za udział i pozostajemy w kontakcie. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Dziękujemy, pozdrawiamy, do usłyszenia. Dziękujemy, do widzenia.